Witajcie w kolejnym odcinku poświęconym serii Skyrim. Jesteśmy w tym samym miejscu, gdzie byliśmy. Teraz tylko mam do zwiedzenia chyba jeszcze jeden wyższy poziom w jaskini zaginionego noża. Może znajdziemy jakiś zaginiony nóż, albo po prostu jest to durna nazwa wymyślona przez twórców, ale zapewne jest to ta druga opcja. W sumie nie obrażając nazwy jest całkiem spoko. Żeby nie było, że tutaj... Wygląda na to, że szef znów to robi. Co? Co on wybrał? Mogłem się domyślać, rzekła mama. Znów dostał pijackiego szału. Że nam nie tyle, że tym razem wyzywa wszystkich na pojedynek w dole. Udało nam się go zamknąć, ale wciąż wyzywa każdego, kto krzywo na niego spojrzy. Dobra. Chodź tu chyba struna bohatera. Nie. Ja nie strugam bohatera. Spokojnie. Panowie. Pełen luz. Łopaty nie chcę. Nie, tego. Gdzie jesteś? I po co się było tak bardzo spinać do mnie? Zupełnie tego nie rozumiem. Morski miód, czy... Tak, miód, dobrze przeczytałem. Odpocznę wreszcie. Kupię sobie jakąś wysepkę. Te, wysepkę dwie. Rękawiczki. Nie, dobra, idziemy dalej. Może się trochę poskradamy, w sumie nie jesteśmy u siebie. Duży strasznie kompleks, powiem szczerze. Zejdziemy najpierw na dół. A, na dole nic nie ma. Mamy skrzynię, znaczy kufer. Klejnoty dusz. Co do klejnotów dusz, dostawałem od was wiadomości, tak, wiem do czego one służą. Klejnoty dusz zostaną wykorzystane troszkę później. Pokażę wam po co, bo mam pewien pomysł na jeszcze jeden sposób poprowadzenia... postaci. Krytyczny cios chyba wszedł. Przepraszam, że tak znienacka, ale śpiesz mi się. Ciężki pancerz to tam mi niepotrzebny. Czyli z tego co się dowiedziałem, oni zamknęli swojego szefa, bo się schlał. No chyba nie. Bo się schlał i robi im burdy i chciał się pojedynkować. W sumie to bandyci. Jak na bandytów, to i tak są w miarę cywilizowani. Bo kojarząc bandytów, to pewnie by go po prostu zabili i mieliby to gdzieś. Czyli jednak mamy w Skyrim cywilizowanych bandytów. O, jest klatka. To pewnie zaraz spotkamy się z Hersztem. Bo nie, jak go wypuszczę, to się na mnie rzuci. Kusi mnie strasznie co do tych książek. A nie, wezmę je sobie. A co? Pomiędzy odcinkami, jak mi się nudzi, to lubię sobie odpalić Skyrim, nawet nie, żeby pograć. Tylko sobie włączam. Czy włączam? Żeby było poprawną polszczyzną. Fajna nazwa. Achirira Tai... Jeszcze raz, bo tu będzie lepsze. Achizir Trajazeri. Tak. Dialekty Nordów. Ja myślę, że to był starożytny podręcznik do polskiego. Chyba ktoś mnie zauważył. No niestety. Tylko po kolei, proszę, po kolei. O kur... No nie, to są jakieś jaja. Oni jeszcze chcą we mnie strzelać?
24 plus 4 ogólnie. Ale nie. Ten jest ładniejszy. No i kto tu strzela? Kto tu strzela? Ale oni są durni. Otworzyli przypadkowo klatkę. Otworzyli przypadkowo klatkę z tygrysem szablozębym, który by ich pewnie zabił, gdyby nie ja. Znaczy, biorąc pod uwagę to, że ja i tak z nimi skończyłem, ale... w sumie słaba śmierć. To stąd zbierałem. Jeszcze nie spotkałem herszta tych bandytów. Czego ty chcesz? Czego ty chcieć? Tak jak było w... jak to się nazywało? Warcraft. O, Warcraft. Jak to się nazywało? Jak można tak obrażać taką grę? Aha, odnośnie tego, co mówiłem w ostatnim odcinku, jeżeli ten poprzedni odcinek będzie trwał krócej niż pół godziny. Jeżeli będzie trwał krócej niż pół godziny, to nagram teraz 40-minutowy. No i niestety pieprzło mi się o jakieś półtorej minuty, bo już byłem święcie przekonany, że jest 30 minut, a tu dupa 28 i 30 sekund chyba z kawałkiem. A, tu jest wejście. Przez klatkę. Ten jakiś silny jest. A, to tego zamknęli. Ale rabuś nie jest kersztem. O! Mocny typek. Aha. No dobra, nie zdążyłem. Tak, to jednak jest herszt, ale jakiś taki, nie wiem, no. Nie prezentuje się na herszta. No i niestety nie zapisałem gry. Teraz zdarza mi się to co odcinek. No chodź, chodź. Muszę się z wami rozprawić. Dobra, jednego mniej. Trochę się podleczymy. Ich strzały mnie nawet nie trafiają. Złoto, żeby już później nie tracić czasu. Piwo, wytrych. Tu była miksturka, chlebek. Gdzie ty jesteś, powiedz? Ten atak z dobiegu w sumie nie jest taki dobry, bo zauważyliście, że ja tak strasznie odbiegam w momencie, kiedy używam ataku. To jest taki atak właśnie z dobiegu, który sobie wziąłem. Ten amulet to on miał już też wcześniej. No i tego typka właśnie zamknęli tam. Jakim cudem on wyszedł? Dlaczego mnie nie atakuje? Dzień dobry. O, widzicie jaką ma moc? Aż wrócił do swojej klatki. Wracaj, niecny kocie, do swojej klatki.
Może ja go zabiję po prostu. W sumie taka nierówna walka, nie? Chamsko. Ale nie chcę mi się z nim bić, bo on jest mocny. Do widzenia. Dałem sobie umiejętność, że łuki zadają 25% więcej obrażeń. Powiem szczerze, fajna rzecz. Nie wiem, czemu oni tutaj zamykali zwierzęta. To mnie dziwi strasznie. O, jest ukryty skarb. O, ale na mistrzu. To ja sobie tu zapisuję grę. Na szczęście nie ekspert. La 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 la. Przypominają się pierwsze odcinki, co? Jak ktoś oglądał, to wie. O, zobaczcie, tutaj to jest po prostu czułość myszki, że... Cholera, a w grze... Muszę znaleźć dobrą kombinację na początek. W którą stronę będzie się obracało... Obracał wytrych... Nie wiem, czy zamki mistrzowskie są lepsze od eksperckich. Jest! Kurwa. Znaczy, kurczę, no... I czy coś tam, jakieś tam. Dobra, jeszcze kilka prób. Jak nie, to po prostu zrobię to pomiędzy odcinkami, bo się za dużo czasu marnuje. Jest! Brawo! Stalowy topór błędnego wysysania, szata magiczna. Dobra, mamy jakąś nową umiejętność. Magiczną. Znowu zapisuję nie w ten sposób, ale... Dobra. Broń. Nasz obonowy topór ma 35. A ten ma 20 parę. 21. Dobra, to nieważne. Ale mamy nową umiejętność. Wchodzimy w księgi. Lodowy kolec. Teraz sobie do ulubionych dam lodowego kolca. Bo jest chyba mocniejszy niż... Dobra, magia. Niszczenie. Lodowy kolec. A ja mam płomienie, 10. A te zadają... Dobra, to damy sobie... I na lewy. Nie, na prawy. Na lewy. Ole, many żre. Nie, na prawą. Teraz do ulubionych dam... Nie! Nie to. Widziałem, że mam strzałę w dupie. Super. Znowu źle. Lewy. A to do prawej. Odwrotnie. To do prawej. To do lewej. Dobra, panie rabuś. Jest pan trochę silny, a myślę, że ja pana na odległość trochę zbiję. Gdzie ty jesteś? A tu. Nie, to ty stój nieruchomo. Naładuję tu sam manę. Ciekawe, czego trafię z dużej odległości. Dobra, robimy podejście pierwsze, walki. Aha, zadaję mu gówno. Mikstury, uzdrowienie, 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 dobra. Udało ci się to znaleźć, Otta? No tak. To musi być twój szczęśliwy dzień. Dobra, skoro te oto kroki nie działają, znaczy się, że trzeba użyć kroku kolejnego, czyli łuku. Jeszcze trzeba mieć oczywiście skilla co do łuku. Trafiłem.
Bajka. Jestem ciekaw, czy go trafiam w ogóle. Dobra, zrobimy to inaczej. Jak widać, trochę lamersko podchodzę do tego, ale... Skoro innej opcji nie ma. Się ukrywa. Ale to jest w sumie dobrze pomyślane, nie? Bo w sumie widać, że takie lamerskie zabijanie nie jest pochwalane. O, trafiłem go. Teraz będę go przez 10 minut bił i potem powiecie, że 40 minut, a ja jednego typa biłem. No i zobaczcie, widzicie, ukrywa się za... za różnymi rzeczami. Niby go widzę, niby go nie widzę. Ale to miejsce też zostało tak ciekawie przygotowane, że możemy go dojrzeć. W sumie ja tam nic nie widzę, no ale dobra. O, teraz chyba to jest, są jego plecy. Tak jest. No, gdzieś tu jestem, tylko... nie mam na tyle dużo siły, żeby się z tobą bić, panie kolego. Dobra, teraz musimy zmienić pozycję strzału. Jednak jest to skonstruowane w taki sposób, żeby gracze słabsi mieli z nim szansę. Znaczy słabsi, no ja oczywiście jestem zajebisty, ale... po prostu chcę wam pokazać kurz techniczny strzału z łuku, tak. No będziesz tak latał z kąta do kąta. I wyobrażacie, możecie sobie teraz wyobrazić, jak wyglądała moja walka z przeciwnikami w tym miejscu, w tym... jak to się nazywało? Po prostu już zapomniałem. Taką dziwną nazwę miało, co uciąłem filmik w pewnym momencie. Bo po prostu nie dawałem rady z nimi tam walczyć. Dlatego specjalnie uciąłem filmik, żeby nagrać to już po tym wszystkim, co tam zrobiłem, po tym jak zdobyłem. To jest miejsce, gdzie zdobyłem tę maskę. Nie wiem, ktoś pewnie pamięta. Najwyżej napiszę to w opisie, ale nie wiem. W sumie nie wiem, czy to jest potrzebne wiedzieć. No, stań w miejscu na chwilę. Chyba mój łuk stracił moc. Już nie jest orkowym łukiem z popielenia, tylko zwykłym łukiem do niczego. No i nie dam rady go dwa razy trafić. Oj tam już. Nie mów, że się zmęczyłeś. Może da się go jakoś przez tą kratę walnąć. W sumie trochę szkoda strzał. Ale strzelę go jeszcze za trzy razy i podbiegnę na niego i go zabiję, no już. O, chodź tu, nie uciekaj. No ja mam zeza dzisiaj z tego łuku, że to szok. Gdzie to jest taki przykład, w jaki sposób, jeżeli naprawdę nie dajecie sobie rady z jakimś przeciwnikiem, jak go wykiwać.
Żeby nie musieć z nim walczyć, a na przykład szybko się... No, szybko. Z 5 minut wam to zajmie na pewno, ale pozbyć się go w łatwy sposób. Aha, czyli teraz on zmienił miejsce na to, gdy ja biegłem tam. Czy tam nie są jego plecy? Dostał w głowę, powinien dostać większe obrażenia. Strasznie silny, mógłby być nazwany hersztem, albo zostało to źle przetłumaczone. Też się mogło tak zdarzyć. O, to lubię, jak się animacja zatrzymania strzały w miejscu. Dobra, jeszcze za dwa strzały idę go już dobić, bo za dużo czasu będę poświęcał temu, żeby zabić innego typka. Dobra, przygotuj się. No żeś. Nie leczenie. Aha, muszę sobie dać to na trójkę, nie? Tak przy okazji. Nie, coś mam na trójce. Przywołanie chowańca, to na czwórkę dam. Dobra, zaraz. Otworzę ten. Już mówiłem to... do siebie w sumie, bo na ekranie pokazał. O, ale dostał w łeb. Ze strzałki. Złoto. No, sobie wezmę. I on tylko tyle przedmiotów miał przy sobie? To ja tu się męczę. Strzelam z łuku. Marnuję czas. No, widzę, że się nieźle tych bandytów tutaj pozbył. Nawet niedźwiedzia. Chociaż w sumie ja już pozbyłem się niedźwiedzia za pierwszym razem. O, dalej do jaskini możemy iść. Dobra, zapisujemy grę i idziemy dalej. Kolejny kawałek. Jestem ciekaw, czy to zada na tyle dużo damage, że będzie się opłacało. Co to było? Taki shit. O, ci są mocniejsi. Mikstury. Kondycji, uzdrowienia sobie weźmiemy. I są dużo, dużo mocniejsi. Już, czyli no dobrze, dobrze, że się robi trudniej. Przynajmniej nie będzie nudno. Orkowa buława, piwo złoto. Okej. Gdzie my się teraz znajdujemy? A, znajdujemy się tutaj u góry. Widzieliśmy to miejsce tam z dołu. Uzdrowienia. Kufer. Krasnoludzki miecz 24. Nie, mój ma 30. Parę. Nie ma cwaniaka. Aha, czyli rozumiem, że to jest już... koniec. Schodzę tutaj i wychodzę. Oj, oj, oj. Fajny efekt w ogóle. Chociaż w sumie... jestem ciekaw, czy jakbym tam wskoczył, to tak z ciekawości.
To gdzieś się mogę dostać. Tak, tu się gdzieś wydostanę. Czy nie można szybciej biegać? Biegać, pływać? Taka ciekawostka w sumie. Tutaj nie ma żadnego, widzę. Jakaś ryba pływa. Nie ma żadnego miejsca. A tu można wejść. Można było ze skały tutaj wejść. Nie trzeba było skakać. Dobra, jak już przygoda przygodą, to sobie przejdziemy tamtą jaskinię podwodną. A co? Pewnie tam nic nie będzie, samo wyjście do Skyrim, no ale... Może. Ale ładny efekt. Beczka. O, jeszcze jedno jabłko. I kufer. Mikstura, mikstura uzdrowienia. Kolejna beczka, już pusta. Ćwiekowa zbroja. Tego nie potrzebuję. O, ruda. To się zawsze przyda. Rudę możemy przetopić sobie w kuźni. Pewnie to zrobię. Ale poza odcinkami, bo to już chyba nie ma sensu, żeby pokazywać wam, jak się topi ruda. No, nie ma na co patrzeć. No, niestety tutaj wyjść nie możemy. Trzeba będzie się cofnąć. I idziemy dalej, idziemy dalej. No wychodź. No. Dobra. Puszczamy tę jaskinię w tym momencie. No, nie powiem, żeby było łatwo. Nie do końca. Ale jak... Ja gram na dość wysokim poziomie trudności, to raz. Dwa, że moja postać nie jest jednoklasowa, czyli na pewno będzie mi ciężej. Znaczy wyższym, jeżeli chodzi o poziom trudności, to jest chyba wyższy niż średni. To na tym ekspercie to nie gram, bo to w sumie ciężka sprawa też. To już jak już przejdę sobie raz grę, zrobię sobie wtedy jednoklasową postać i przejdę ją drugi raz, to zawsze mi się podoba ten efekt tej skały przy wyjściu z jaskini, jest super. Witam. Dostałem poziom, mówicie, to awansuj. Idziemy trochę w kondycję, mam bardzo mało kondycji. Rzucanie oburącz nie. Tu niestety musi być... Musi być wyższy poziom. Dobra, to punkt zostawię sobie do rozdania w późniejszym czasie. Tak, tu jest ta twierdza, w której jest mag, którego nie mogłem pokonać i pewnie go nie pokonam. Bo jest strasznie ciężki skurczybyk. Tutaj też są jakieś. Ja to tej samej jaskini. Ale podjedziemy sobie na górę, może coś tutaj znajdę ciekawego. O, witaj! Nie
Wiły są dość silne, jak widać. Mam z nimi trochę problemów. Albo nie mogę ich zabić. O, dobra, teraz jest, leczy się. Znaczy, a, czyli już wiem, dlaczego zawaliłem w jaskini. Po prostu, jak one się leczą, to możemy je, jak wstaną, potem dobić. Dobra, uleczymy się. Tak jak mówiłem, zwiedzimy trochę ten teren. A potem... Coś tu leży. Ktoś znaczy się. Nie. Nie. Odsuń się. Myśliwy. No ja tak sobie chyba nie poradził. Ale dużo rzeczy miał przy sobie, powiem szczerze. Ja też już mam przepych straszny. Dobra, zapis. Tego całego szmelcu. Gdzie ja się teraz udam? W razie... Nigdzie to miejsce nie prowadzi, tak naprawdę. Idę w górę. Niespodzianka. O jest. Ja już myślałem, że spadnę, naprawdę, że sobie pomyślałem, kurwa, przejadę i spadnę. Tu był bandyta. Aha. I teraz nie wlezę? No, bez jaj. Uuu, ale fail. Ale fail. Dobra. Zajdę sobie tutaj, powoli. Dobra. Ja w tym momencie wykonam szybki transport do Białej Grani. Już mi się nie chce po prostu bawić. Nie dostanie do Białej Grani. A w następnym odcinku ruszymy już na poszukiwanie tego skarbu. Tam jest miejsce charakterystyczne, do którego będę mógł się przenieść. Więc po prostu ruszymy do skarbu. Do skarbu. Źle powiedziałem. Dzień dobry. Dzień dobry. I spróbujemy go odszukać. Chcesz porozmawiać ze staruszką? Zrobić dobry czynek. Gdzie jesteś? Szukasz mojego męża Nazima? Zajrzyj Jarlowi do życi. Nie szukam Nazima. Masz sok staroblasku? Wspaniale. Użyję go, żeby wyleczyć drzewo. Dziękuję ci za pomoc. Aha, czyli rozumiem, że to... będzie z tobą. Że to tyle. Zakończyłem zadanie, żadnej nagrody, nic. No oczywiście robiłem je. Jako dodatek i nie oczekiwałem żadnej nagrody, ale myślałem, że może docenią moje starania. I coś mi sypnął. Ja i moja przyjaciółka Maven. Znasz Maven z pękniny? Wiemy, gdzie jest nasze miejsce na świecie. Znamy też miejsce innych ludzi. Gdy cesarstwo poddało się aldemerskiemu dominium, dobra. Okryło hańbą nas wszystkich. Czy ja mam coś przy sobie? A, mam coś przy sobie, co mogę sprzedać. Więc pójdziemy do sklepu. Tutaj chyba typek miał dość dużo. Na żeby kasy do władowania w mój sprzęt. Daj znać, jeśli dojrzysz coś, co cię zainteresuje. Wszystko jest... A, trochę tego, trochę tamtego. Dobra, nie chcę od ciebie nic kupić, chcę ci sprzedać. Trochę sprzętu. Stalowy topór wysysania. Nie, tego nie potrzebuję. Tego mam aż jeden. Strój. To nie. Nie. Tak, 8 szat.
Nie, on ma 266, to ja mu sprzedam za 244. Dobra, koniec twojego. A może w sumie kupiłbym nawet. Pokaż, co masz przy sobie, może. Nie, nic ciekawego już widzę. Pamiętaj, że albo dam ci najlepszą cenę, albo umrę. Porozmawiaj z Siwobrodymi, to jest główny cel, którego... O, przepraszam. Którego dalej nie wykonuję. Miło spotkać kogoś z ojczyzny. Pracuję z matką, sprzedając owoce i warzywa. Cieszę się bardzo. Odłożymy trochę sprzętu. Dawno nie pokazywałem wiecznego domku. Chyba, podczas gry. Tak pomiędzy odcinkami to przychodzę. A, przynajmniej wszystko załatwię. Nie będę musiał tutaj łazić drugi raz. Broń, strój. Różne. Tak, rudę na razie odłożę. 240, spoko. Resztę pewnie sprzedam gdzieś w sklepie. Biała grań jest tak jakby w tym momencie moim punktem wypadowym. Cały czas wracam się do tego miejsca. Mam tu parę niezłych egzemplarzy. Rozejrzyj się. Masz już kasę? Masz. Dobra, broń, strój. Nie, chcę ci dać mój strój. Ale dużo tego zostało. W sumie fajne te budki. To porażenie, ale dobra, wynocha. Zajrzyj do sklepu, jeśli będziesz czegoś potrzebować. Nie, nie potrzebuję. Nie masz nic ciekawego dla mnie. Drunken Kunstman. To się nazywa... Pijany łowca. Huntsman. Źle przeczytałem. Czego ci potrzeba? Wielkie drzewo. O! Zobaczcie, mogę wam całe to drzewko pokazać. Obrócić, przybliżyć, oddalić. Też jest fajny efekt. Podczas ładowania możemy się trochę pobawić. Znaczy, no, nie nudzi się to aż do trzeciego ładowania. Jak widać, teraz ładował się trochę dłużej. Nie wiem, od czego to jest uzależnione. Chyba bardziej od generowania mapy świata, że jeżeli wychodzimy na otwarty świat, generowanie będzie troszkę dłuższe. No i Smira, dzięki tobie ocalono zielony nóg. Nie sposób wyrazić... O, ho, ho, proszę, proszę, już się wszyscy dowiedzieli. To jest i mój konik. Dobra, co mam jeszcze do wykonania w ogóle? Droga głosu. Preventus Avenici ma dla ciebie nagrodę. Aha. To źle zrobiłem. O, w sumie co, ja się będę męczył. Nie, żeby nie biegać. Avenici ma dla mnie nagrodę, czyli musimy skoczyć do Aveniciego. Nie wiem, za co ta nagroda. Chyba za zabicie tych bandytów. To miejsce nazywało się Wieże Waldheim, tak. Znaczy ogólnie nazywa się Wieże, a zostałem poinformowany o tym, że jest to twierdza. No nie wyglądało to na twierdzę, bo tam były dwie wieże na krzyż po ten, razem z mostem. Niech otchłań pochłonie tych siwowłosych. Ale same budynki wyglądają śmiesznie, to znaczy to jest takie bardziej zakopiańskie budownictwo, mi się wydaje. Takich terenów typowo skutych lodem zimowych, gdzie często pada śnieg. Ale jednak tutaj nie ma tego śniegu aż tak dużo. Co tam u Jarla? Dawno z nim nie gadałem.
No, siemanko. Gdzie masz Aweniciego? Jest mi potrzebny. Niech bogowie czuwają nad tobą podczas bitew. Bez sensu takie stanie. Powinniśmy ruszyć na gromowładnych. Jarl, jak pewnie możesz sobie wyobrazić, jest bardzo zajęty. Być może ja mogę ci pomóc. Doskonale. Wiele ci zawdzięczamy. Oto nagroda. Co dostałem? 1000 złota? Miłego pobytu w smoczej przystani. A ty o czym mi tutaj gadałeś? Jestem człowiekiem. Jestem bronią w ludzkiej postaci. Wystarczy mnie wyjąć i skierować w stronę... Mój brat słucha rad Proventusa Avenici? Śmiechu warte. Avenici słucha rad swojej córki, która jest cholernym kowalem. To znaczy, że możesz skraść moc pokonanemu smokowi i mówić smoczym głosem. Co ty nie powiesz? Od wieków nie było smoczego dziecięcia na tych ziemiach. Od kiedy sam Talos pokonał 7000 stopni na wysoki Hrodgar. No, już myślałem, że będę miał jakiegoś towarzysza mocnego. Może spotkamy się na polu bitwy. Módl się, abyśmy stali po jednej stronie. Może spotkamy się. Proventusie, musisz mi pomóc. Trzeba przekonać mojego brata, żeby wspomógł. Dobra. Nie wiem, czy to jest 40 minut, tak jak obiecałem, ale nieważne. Ja się rozejrzę po białej grani za następnymi zadaniami. Bo tak naprawdę nie ma sensu już tutaj biegać i się zastanawiać, kto by mi tutaj coś mógł przekazać. Znajdę kogoś, kto będzie miał jakieś zadanie i spotkamy się w następnym zadaniu już w następnym odcinku. Chyba, że nie znajdę tu żadnego zadania, to ruszymy wtedy zgodnie z wątkiem fabularnym do siwobrodych w końcu po tylu odcinkach nakręconych bez sensu. To znaczy, mam nadzieję, że z sensem. Dobra, dzięki i na razie.